Uniwersytecka sieć szpitali szkolących powstała w 2017 roku. Celem była pomoc w zdobywaniu praktycznej nauki zawodu lekarza, a ta praktyka jest idealna właśnie w szpitalach powiatowych, gdzie studenci zderzają się z codziennością medycyny, a nie wyrafinowanymi przypadkami klinicznymi jak w uniwersytecie. Ale my do lekarzy szpitali kierujemy też konkretną pomoc w zdobywaniu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych. Wizytówką nauczania medycyny na kierunku lekarskim w Krakowie, w Collegium Medicum, jest w moim przekonaniu 6. rok studiów. Wtedy to nauczamy tylko i wyłącznie praktycznie. Zajęcia odbywają się głównie w oddziałach klinicznych szpitali uniwersyteckich, ale nie tylko. Bardzo cenimy sobie możliwość prowadzenia tych zajęć w jednostkach należących do sieci szpitali szkolących. Spotykamy się tam z olbrzymią życzliwością lekarzy, którzy pokazują studentom bardzo wiele rzeczy i mogą się oni bardzo wiele nauczyć, co będzie potrzebne nam już niedługo w pracy codziennej. Jako dyrektorzy szpitali powiatowych borykamy się z coraz większymi problemami, jeżeli chodzi o zapewnienie kadry medycznej w naszych szpitalach. I bardzo się cieszę, że jesteśmy uczestnikami właśnie takiego programu, który pozwala nam dotrzeć bezpośrednio do studentów z ofertą kształcenia i później ofertą pracy. Na bazie Uniwersyteckiej Sieci Szpitali planujemy utworzenie sieci oddziałów onkologicznych, których zadaniem będzie wymiana doświadczeń, ale zapewnienie jak najlepszej opieki chorym, aby byli leczeni według tych samych standardów, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. W ramach współpracy przewidziane jest również prowadzenie badań naukowych.